Witam jeszcze raz. Z racji tego, że dzisiaj o 10 weszły nowe misje, pokażę Wam, jak je zrobić. Są one chyba proste, z tego co mi się wydaje. Jest jedna najtrudniejsza misja, którą właśnie mam tutaj za kamerką. Wy tego nie widzicie. Zaraz przerzucę kamerkę. Chyba, że nie, nie chcę mi się przerzucać kamerki, bo wejdę, ale zobaczymy. Dobra, wchodzimy w wyzwania, tydzień drugi i mamy misje ukończone. Tu mi kamerka zasłania te misje, ale. Widzicie misko? Widzicie, dobra. Tu mi kamerka zasłania tę misję, ale wam je przeczytam i powiem, o co chodzi. Pierwsza misja: skorzystaj z panelu skokowego. Wystarczy go postawić, skorzystać gdziekolwiek. Nieważne, czy ty go postawisz, czy ktokolwiek inny, wystarczy z niego skoczyć. Zadaj obrażenia przeciwniku z karabinu szturmowego. 1000, łatwe. Dobitych przeciwników bijecie, swoich bijecie, w sensie bijecie tych, co zabiliście. Zabijacie z karabinu szturmowego ze wszystkich emek, akaczy i skarów, to działa. Proste. Przeszukaj. I można dobitych też walić. Chodzi o to, żeby damage zadać. Dobitych też można. Przeszukaj skrzynię w płaczącej puszczy. To jest najtrudniejsza misja. Najtrudniejsza. Teraz wszyscy tam latają. Są trzy skrzynki na tym labiryncie z krzaków. I tam wszyscy latają dosłownie. Dlatego jeszcze tę misję nieskończoną otworzyłem jedną skrzynkę. Zawsze się tam wywalałem, bo nie mogłem dolecieć do skrzynki jako pierwszy. Zatańcz w różnych zakazanych miejscach. Trzeba zatańczyć w pięciu miejscach. To już zasłania kamerka. To jest kolejna misja pod tą, co mam niezrobioną. Tutaj. Link do mapki z tymi miejscami i do znajdźki, którą kolejny raz trzeba znaleźć, dam w opisie. Dobra? Poczekajcie. Dam w opisie streamu. Będzie mapka dosłownie do wszystkich miejsc, gdzie trzeba tańczyć i do tych znaków. Są takie znaki i jest tam tańczenie z nutkami, taka ikonka tańczenia z nutkami i przekreślone. To jest ten znak, gdzie trzeba zatańczyć przy tym znaku. To jest proste, tych miejsc jest chyba 8 albo 9 albo 7, coś takiego. Więc trzeba tylko w 5 zatańczyć. Następna misja, która zasłania kamerka, jest: szukaj między basenem, wiatrakiem i parasolem. To jest ta znajdźka. Pokażę ją zaraz w grze, gdzie ona jest. I też jest na mapce zaznaczona. Likwidację pistolet maszynowy. Trzy likwidacje trzeba zrobić z pistoletu maszynowego. To jest dosyć prosta misja. Ten tek zwykły, ten taki malutki pistolecik maszynowy jest bardzo mocny teraz. Więc wystarczy celować w głowę. I mamy zrobioną misję. I ostatnia: zlikwiduj przeciwników na lepkim lasku, czyli lecimy na Greasy Grove i tam likwidujemy trzech przeciwników. To też jest proste. Najtrudniejsza jest płacząca puszcza. Wchodzimy do lobby, wyrzucamy ludzi, którzy nie słuchali, że teraz nagrywam. Zmieniamy na solo. Wchodzę do gry, wam pokażę na mapie dokładnie, gdzie jest wszystko i mapka jeszcze będzie w opisie poradnika. I sekundkę będziemy musieli poczekać. Też słyszałem, że jest dużo problemów z tymi skinami, że jakieś błędy wyskakują i tak dalej. Nie wiem, jak to zrobić. Link na Reddita mogę podesłać. Tam jest napisane, co zrobić, jak. Nie wiem, czy to działa, bo ludzie tam mówią, że niektórym działa, niektórym nie. I kolejna sprawa, niedługo będzie poradnik, jak zrobić skina na PS4 na komputerze za darmo. Też za darmo, ale też trzeba mieć kartę, więc ja już dostałem, ludzie mnie wyzywali od chujów, że nagrałem poradnik, że skiny są za darmo, a trzeba kartę dodać. O matko, 4 złote zabiera, o matko, a za darmo mówiłeś. Jakby to była moja wina. Nie, no to nie jest moja wina, więc ogarnijcie się z tymi komentarzami. To jeszcze nie spotkałem, żeby ktoś, kto mnie ogląda, to dodał, ale jacyś nowi wchodzą i dodają, bo to już ma, ten poradnik z tymi skinami ma już ponad 600 wyświetleń, więc jest sporo. Jacyś nowi to dodają. Dobra, wejdźmy na mapkę. Znajdźka jest dokładnie tutaj, przy takim małym drzewku. I teraz tak, pokażę wam 5 miejsc, gdzie trzeba zatańczyć. Pierwsze miejsce jest koło drzewka na Tilted Towers. Drugie miejsce jest koło tego dużego. Przepraszam, bo ludzie tu mi strzelają. Drugie miejsce jest koło tego dużego. Dużej toalety na polu, na tym, na polu, na placu, na spawalni spłuczek. Trzecie miejsce jest koło molo tutaj na jeziorku małym, na zgubnych ziemiach. Czwarte miejsce jest tutaj na Loot Lake'u, też na molo. I piąte miejsce macie na lamie. Też macie miejsce, jedno macie tutaj, nie wiem dokładnie gdzie, jedno macie tutaj, nie wiem dokładnie gdzie. Ale wiecie już przynajmniej, gdzie jest 5 miejsc. Jedno na lamie, jedno na Tilted, jedno na Loot Lake'u, jedno na zgubnych ziemiach, jedno na spawalni spłuczek. To jest wszystko. I znajdźkę pokażę wam, gdzie ona jest. Teraz polecimy. Zobaczymy. I to już będzie koniec poradnika, jak to pokażę. I czekajcie na poradnik z tym skinem z PS4, bo też to działa.
A jeżeli chodzi o patrzącą puszczę, ta misja jest strasznie trudna, dlatego że wszyscy tam latają. To już mówiłem, ale to... Trochę jestem zakręcony dzisiaj. Na streamie 30 osób było. Komentarzy dużo, muszę odpisywać, serduszka dopinać, wiecie jak to jest, nie? Dobra. Teraz centralnie lecimy na to drzewko, gdzie jest znajdźka. Ja już ją zdobyłem, dlatego nie będę mógł... Ona jest między tymi dwoma drzewkami, tu zaraz wam pokażę gdzie. Nie wiem, czy tam w ogóle dolecę. O. Ona jest dokładnie tutaj, między tymi drzewkami. W tym miejscu. W tym miejscu, gdzie stoję, teraz musicie tu podejść i kliknąć E na tą znajdźkę. Tu gdzieś przy tym drzewku. Macie na mapie. Wiecie, gdzie już jest. I to są wszystkie misje. Wszystko mamy zaliczone. Idę teraz się prawdopodobnie wywalić. Dobra, wywaliłem się. Gościu pewnie też zemki sobie robił damage. Jak coś, zapraszam do zostawienia suba, łapki w górę, na armię patrzyła, dołączajcie, tam wszystko będzie podane i to będzie ten poradnik do misji. Czekajcie na poradnik na PS4 skina, jak zrobić tego skina na PS4. Pozdrawiam serdecznie, elo wszystkim, cześć.